Teatrze Sztuk odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w trakcie której nauczycielom z jaworznickich placówek wręczono nagrody prezydenta miasta. Łącznie nagrodzono 40 pedagogów. Nagroda dla nauczycieli to gratyfikacja finansowa w wysokości 3000 zł. Co roku liczba złożonych wniosków przewyższa liczbę nagród możliwych do przyznania. W tym roku takich wniosków wpłynęło 90. W skład komisji przyznającej nagrody wchodzą Tadeusz Kaczmarek, zastępca prezydenta miasta, przewodniczący, Renata Chmielewska, przedstawiciel Komisji Edukacji Rady Miejskiej, Halina Merta, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego, delegatura Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Maciej Bryl, przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworznie, Henryka Stachańczyk, przedstawiciel Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jeżeli porównać poszczególne lata, to równocześnie widzimy, że nasza jaworznicka oświata, nasi nauczyciele, nasi dyrektorzy, którzy kierują placówkami, co roku potrafią wykazać, że następuje ogromny postęp w tym, w jaki sposób pracują szkoły. Oraz Zbigniew Mika, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Członkowie komisji opiniują wnioski i podczas merytorycznej dyskusji na zasadzie konsensusu w głosowaniu ustalają listę kandydatów do nagrody i przedstawiają ją prezydentowi. Prezydent akceptuje propozycję komisji, następnie przyznaje nagrody w drodze zarządzenia. W trakcie uroczystości wręczania nagród odbył się także krótki program artystyczny. Nauczycieli można znaleźć na portalu jaw.pl.